Proces tworzenia pączków, proszę Pana, w zasadzie od lat jest taki sam. Najważniejsze są porządne surowce, czyli dobra mąka, prawdziwe dobre jaja, nie żadne tam w proszku, ani inne zmodyfikowane. Do tego przyzwoity tłuszcz. Do tego, proszę Pana, cukier, zapach. No i to coś, co się dokłada do każdego wyrobu, tak jak i w domu mama włoży serce w produkcję ciasta, tak tutaj piekarze i cukiernicy muszą też się zaangażować, żeby produkt był wysokiej klasy. Z tych wszystkich składników, które wymieniłem, jeszcze tam dodając sól, dodając wodę, drożdże, najważniejsza rzecz, bo to jest to ciasto drożdżowe. Trzeba wytworzyć prawidłowe, dojrzałe ciasto drożdżowe. To ciasto musi dojrzeć, czyli odpowiednio wyrosnąć. Potem jest formowane, no nazwijmy to tak obrazowo, żeby każdy rozumiał, w małe kuleczki. I ta mała kuleczka idzie do specjalnego pomieszczenia, gdzie jest troszkę cieplej i sobie rośnie. Odpowiednio wyrośnięte ciasto wkładamy do tłuszczu i ono się smaży. Po usmażeniu, tą technologią, którą tutaj pracujemy, wygląda to tak, że po usmażeniu pączek jest nadziewany marmoladą i potem oblekany cukrem, lukrem, w zależności jak się to nazywa w różnych regionach naszej Polski. I stygnie sobie taki pączuś. W zasadzie jest gotowy do jedzenia. Znając życie, to wszyscy chcą ciepłego, świeżego. Najlepiej, żeby był gorący. No i tu też popełniamy mały błąd. Dajmy temu pączkowi dobrze wystygnąć. Dajmy mu odparować. I zjedzmy go za 10 godzin. I wtedy dopiero pokażę, jaka była klasa fachowców, którzy go robili.